To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Londyn i Berlin podpisały historyczne porozumienie w sprawie obronności, Trinity House Agreement. Dokument jest bardzo techniczny, składa się z 12 punktów, które określają zasady działania dwustronnej współpracy, tworzą mechanizmy współpracy międzyresortowej na szczeblu sił zbrojnych, a także różne ciała, które regulować będą dwustronną współpracę w zakresie na przykład rozwoju zdolności wojskowych. Ważniejsze i ciekawsze jest to, co zostało ogłoszone na spotkaniu ministrów obrony obu państw, Hilliego i Pistoriusa, w Trinity House w Londynie, stąd sama nazwa porozumienia Trinity Agreement. Otóż oba resorty obrony wydały wspólną deklarację, w której zdradzają więcej szczegółów na temat tego, jak ta dwustronna współpraca obronna pomiędzy Niemcami i Wielką Brytanią będzie wyglądać krótkookresowo i w dłuższym terminie. Z tej deklaracji dowiadujemy się, że oba państwa chcą rozwijać współpracę w obszarze rozwoju zdolności do uderzeń artyleryjskich, rakietowych dalekiego zasięgu, tutaj między innymi we współpracy z Polską, Francją, Włochami czy Szwecją w ramach inicjatywy, która została ogłoszona przy okazji szczytu NATO w lipcu w Waszyngtonie. Komentuje Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zgodnie z zapowiedziami, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall otworzy w Wielkiej Brytanii zakład produkcji luf artyleryjskich, który ma działać już od 2027 roku i zapewniać 400 miejsc pracy. Oba państwa będą pracować nad rozwojem dronów bojowych oraz nowych pocisków balistycznych. Mają być one dostosowane do brytyjskiego systemu Storm Shadow oraz niemieckiego Taurusa. Dodatkowo niemieckie samoloty rozpoznania morskiego P-8 będą patrolować północny Atlantyk z bazy Królewskich Sił Powietrznych w Szkocji. Są to samoloty, które wprowadzane są do marynarki wojennej Niemiec i można wykorzystywać je do realizacji misji zwalczania okrętów podwodnych. Ważnym obszarem współpracy jest zacieśnianie relacji przemysłowych pomiędzy obydwoma państwami. Zaprezentowany został szereg projektów i perspektywicznych pól współpracy w tym zakresie. W ramach umowy Londyn i Berlin zapowiedziały także wzmocnienie wsparcia dla wschodniej flanki NATO. Z perspektywy Polski ważne jest to, że Niemcy i Wielka Brytania chcą rozwijać kooperację w dziedzinie wojsk lądowych z naciskiem na wschodnią flankę NATO. I tutaj porozumienie to wymienia wprost współpracę tzw. Forward Land Forces, czyli tych sił, które stacjonują w Polsce i w państwach bałtyckich. Tutaj Wielka Brytania i Niemcy chcą intensyfikować ćwiczenia i rozwijać współpracę z państwami, które są gospodarzami dla tych wielonarodowych grup bojowych rozwijanych do poziomu brygadowego. Ważne jest również to, że porozumienie mówi wprost o dalszej współpracy Niemiec i Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy i rozwoju zdolności ukraińskich sił zbrojnych. Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że treść porozumienia uzupełnia niejako wcześniejsze tego typu deklaracje i stanowi element w szerszych negocjacjach między Wielką Brytanią a Niemcami w zakresie regulacji relacji dwustronnych po Brexicie i taki kompleksowy traktat zapowiedziany jest na przyszły rok. Wielka Brytania ma już podobne porozumienie z Francją, które zostało podpisane w 2010 roku. Patrząc na to wszystko politycznie, warto zwrócić uwagę, że nowy lejburzystowski rząd szedł do wyborów z hasłem resetu relacji z Europą i z europejskimi sojusznikami, więc na to porozumienie niemiecko-brytyjskie trzeba patrzeć właśnie w tym kontekście. Równocześnie Wielka Brytania negocjuje porozumienie o współpracy w obszarze bezpieczeństwa z Unią Europejską i stawia właśnie na wzmocnienie relacji z Francją, Niemcami i Unią Europejską w zakresie bezpieczeństwa po tym czasie pobrexitowym, kiedy relacje poprzedniego rządu torysowskiego z Brukselą były napięte. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że analogiczne porozumienie o współpracy obronnej Wielka Brytania ma podpisane już od 2010 roku z Francją, więc tutaj, co jest też podkreślane w medialnych komentarzach do tego wydarzenia, mamy obecnie sytuację, w której ci trzej najwięksi militarni gracze europejscy, czyli Wielka Brytania, Niemcy
i Francja połączone są wzajemnymi umowami o współpracy obronnej, dlatego że taka umowa funkcjonuje też między Francją a Niemcami i nazwana jest traktatem akwizgrańskim. Dodaje Piotr Szymański. Państwa wrogie Stanom Zjednoczonym, takie jak Chiny, Rosja i Iran, mogą podjąć działania mające na celu podważenie wyniku wyborów prezydenckich w USA. Mogą też próbować doprowadzić do zamieszek na tym tle. Tak wynika z komunikatu Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych. Komunikat zawiera też informację, że Iran chciał i po wyborach może nadal próbować dokonać zamachu na Donalda Trumpa. Pod koniec września sztab Trumpa przekazał, że były prezydent został ostrzeżony przez amerykański wywiad o planie zamordowania go przez Teheran. Celem miało być wywołanie niepokojów w USA. Stany Zjednoczone mają być bardziej podatne na działania dezinformacyjne i dywersyjne, ponieważ uczciwość procesu wyborczego to temat o dużym ładunku emocjonalnym w amerykańskiej debacie. W 2020 roku irańskie służby miały stać za utworzeniem strony internetowej Wrogowie Ludu, na której publikowano groźby śmierci wobec urzędników zajmujących się wyborami. Według biura Rosja stała za fałszywym nagraniem, z którego wynika, że Tim Walz, pracujący niegdyś jako nauczyciel, a obecnie kandydat na wiceprezydenta z ramienia Partii Demokratycznej, miał wykorzystać seksualnie byłego ucznia. Turcja po cichu wycofuje się ze sprzedaży do Rosji towarów, które mają wojskowe zastosowanie. Jest to efektem presji ze strony Stanów Zjednoczonych, twierdzi Financial Times, powołując się na 3 anonimowe źródła. Turecki cyfrowy system celny przestał zezwalać na wywóz do Rosji procesorów i układów pamięci wykorzystywanych w pociskach i dronach bojowych, a także maszyn do produkcji uzbrojenia. Na liście jest około 50 kategorii produktów pochodzących z Zachodu, których sprzedaż do Rosji jest obłożona sankcjami. Wartość tureckiego eksportu tych towarów do Rosji w sierpniu wyniosła nieco ponad 4 miliony dolarów, a w szczytowym momencie, czyli w grudniu 2022 roku, było to 38 milionów dolarów. Mimo to Turcja, zdaniem Financial Times, nadal eksportuje część towarów o wojskowym zastosowaniu do Rosji poprzez Azerbejdżan i Kazachstan. Największym dostawcą tego typu produktów są dla Moskwy Chiny, z których import tych dóbr w czerwcu był wart 377 milionów dolarów. Prezydent Andrzej Duda potępił wysłanie wojsk przez Koreę Północną do Rosji. Obecnie żołnierze ci szkolą się, by następnie trafić na front ukraiński. Informacje te podały Korea Południowa, Ukraina, ale także po kilku dniach wahania Stany Zjednoczone. Waszyngton twierdzi, że obecnie jest to 3000 ludzi. Korea Południowa zapowiada, że krok ten może skłonić ją do dostarczenia broni Kijowowi. Prezydent Polski spotkał się w Seulu ze swoim południowo-koreańskim odpowiednikiem. Celem wizyty było sfinalizowanie sprawy nowego kontraktu na zakup przez Polskę czołgów K2. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Korei Południowej ma to nastąpić do końca roku. W planie wizyty było także spotkanie z przedstawicielami południowo-koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym firm Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace. Korea Południowa w 2020 roku podpisała z Polską umowę na dostawę broni o wartości 22 miliardów dolarów. To między innymi haubice samobieżne, czołgi i samoloty. W trakcie wizyty prezydenta Dudy nad kompleksem prezydenckim w Seulu wybuchł balon wysłany przez Koreę Północną. Były do niego przymocowane propagandowe ulotki uderzające w prezydenta Korei Południowej i jego małżonkę. Pjongjang od dłuższego czasu zasypuje południowego sąsiada balonami, przenoszącymi głównie śmieci. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.